Mamy już wyniki wyborów. Warto pokusić się o pierwsze podsumowania. Prawo i Sprawiedliwość zwycięża z 43% głosów mniej więcej. Za nim jest Koalicja Obywatelska około 27%, Lewica około 12%, około 9% PSL i Kukiz 15%. I wreszcie dla wielu niespodziewanie do parlamentu wchodzi także Konfederacja, blisko 7% głosów. To bardzo ciekawe wyniki. Przede wszystkim podstawowy pozytyw jest taki, że wszystkie komitety ogólnopolskie weszły do parlamentu. I uważam, że to jest znak pewnej trwałości republikańskiego etosu polskiej polityki, wręcz jego takiej odbudowy, takiej siły, by nie upaść wobec tych tendencji, które PiS i PO przez ostatnie lata wzmacniały, czyli taka kreacja takiego duopolu, czyli ustroju dwupartyjnego, gdzie mamy nieustanne podgrzewanie emocji pomiędzy dwoma partiami, które chociaż wiele się mogą nie różnić w swoim programie, to jednak po prostu rozgrywają wyborcę głównie za pomocą pewnych takich, no, estetycznych, byśmy powiedzieli, zabiegów czy jakiejś politycznej technologii. Także to na pewno jest bardzo dobry sygnał. Moim zdaniem dobrym sygnałem, mimo wszystkich zastrzeżeń, które formułowałem do Konfederacji, możecie je znaleźć w filmiku, który daję pod tym komentarzem. Dobrze, że jest jakaś siła, która znajdzie się po prawej stronie od PiS. Być może Konfederacja zaraz się rozpadnie, być może Ruch Narodowy, Partia Wolność pójdą po prostu swoją drogą, czy Grzegorz Braun. To oczywiście nie będzie duża w ogóle ilość posłów, pewnie między 9 a 13 osób zaledwie pojawi się w Sejmie. Niemniej ważne jest, żeby głos takich ludzi jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki był w Sejmie, szczególnie w sprawach fundamentalnych, w sprawach życia. Być może ta utrata kilku procent głosów, jakie teraz się przytrafiły PiS-owi po prawej stronie, będzie jakimś rodzajem mobilizacji dla tej partii, by zastanowić się, czy pewne postulaty katolickie nie powinny być jednak wprowadzone w życie i zinstytucjonalizowane. Szczególnie można by wziąć pod uwagę sprawę, która jest w Trybunale Konstytucyjnym i która dotyczy aborcji eugenicznej. Tutaj można na pewno liczyć na głosy z sejmowej mównicy posłów takich właśnie jak Krzysztof Bosak, Robert Winnicki czy Grzegorz Braun, nawet jeżeli performatywny styl politykowania tego ostatniego nie bardzo mi odpowiada. Największą porażkę, jak się zdaje, poniosła Koalicja Obywatelska, która, tak jak też mówiłem, też możecie obejrzeć sobie film na ten temat, była propozycją bezprogramową, takim klasycznym antypisem, no, który już się, można powiedzieć, całkowicie wypalił. To znaczy Grzegorz Schetyna nie zaproponował nic nowego swoim wyborcom i widać, jak ten elektorat Platformy powoli jest podgryzany przez inne siły. Bo przecież tak naprawdę dobry wynik PSL-u i Kukiz 15 jest efektem takiego niezadowolenia części głosujących nie za PiS-em wyborców. Niezadowolenie ze stylu, w jaki uprawiana jest polityka opozycyjna. To bardzo były ciekawe dane, które wskazywały, że wyborcy PSL-u raczej skłaniają się ku tej tendencji, by to opozycja przejęła władzę w nowym Sejmie, w nowej rzeczywistości, a jednak ci wyborcy nie wybierali Platformy. Także widać, że jest taka grupa umiarkowanych wyborców opozycji, którzy nie chcą głosować ani na skrajną lewicę, ani też nie chcą głosować na upadłą partię władzy, jakim jest Koalicja Europejska, Koalicja Obywatelska. Czy teraz będziemy mieli do czynienia z końcem kariery Grzegorza Schetyny? To się okaże. Być może Małgorzata Kidawa-Błońska stanie się nowym liderem tego ugrupowania i spróbuje nadać mu jakiś ideowy kierunek. Bo to chyba jest największy problem, że Platforma jest w tej chwili partią
całkowicie bezideową, która próbuje gdzieś tam surfować prawdopodobnie na społecznych emocjach, które wyczytuje w sondażach, tylko że nie ma jednego jakiegoś sensownego kierunku, czy takiego sensownego w tym sensie, że kierunku, który byłby jakoś oczywisty dla wyborców, poza antypisem. PiS przy swojej także w wielu sprawach bezideowej postaci ma jednak pewien kierunek, ma pewną ciągle siłę, którą udało się uzyskać przed poprzednimi wyborami, wzmocnioną niektórymi decyzjami społecznymi i to tę partię dalej poniosło. Nawet jeżeli Jarosław Kaczyński nie jest w tej chwili zadowolony z wyniku, nawet jeżeli liczył na coś więcej, no ale jak mógł liczyć na przykład na wyborcę katolickiego, kiedy tuż przed wyborami premier Mazowiecki na łamach gościa niedzielnego wychwala kompromis aborcyjny. Moim zdaniem 1% jak nic mogło to urwać, a może i nawet więcej, Prawo i Sprawiedliwości i ten procent bardzo możliwe, że przewędrował do Konfederacji i to nawet ten 1% mogli to być ludzie, którzy nie są zachwyceni wieloma pomysłami, jakie ma Konfederacja, jak ja na przykład w polityce zagranicznej, ale jednak przechodzą z głosem, w pewnym sensie głosem warunkowym, głosem na mniejsze zło, czy głosem sprzeciwu wobec PiS, ale od lewej strony. Wracając do koalicji PSL-u z Kukizem, bardzo udane, można powiedzieć, zagranie centrowe, skierowane do umiarkowanych zwolenników opozycji, umiarkowanych zwolenników PiS-u, tych, którzy nie chcą wdawać się w ostre spory pomiędzy PiS-em a koalicją obywatelską, a jednocześnie nie chcą wdawać się w ostre spory ideologiczne. Mamy wreszcie Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli postkomunistów z neokomunistami, jeszcze w sojuszu z politycznym ruchem homoseksualnym. Zdecydowanie jest to właśnie radykalna grupa polityczna w naszym Sejmie i w naszym parlamencie i można powiedzieć, że Konfederacja to jest pikuś po prostu wobec tego, co znajdziemy w programie, szczególnie partii Razem, neokomunistyczne poglądy, wymiana społeczeństwa, zmiana, całkowita rewolucja obyczajowa i społeczna, przeniesienie, można powiedzieć, całego ciężaru, całej konstrukcji myślenia o społeczeństwie z rodziny, z małżeństwa, czyli małżeństwa z dziećmi, czyli tych wartości, tych wspólnot naturalnych, na których zbudowana była nasza cywilizacja, na pewne tożsamości subwersyjne, czyli homoseksualizm, transgenderyzm, transseksualizm i wszystkie inne pomysły, jakie się pojawiają, czy pojawiły w myśli humanistycznej, tak? To tworzenie tożsamości na bazach pewnych zaburzeń seksualnych, czy nawet jeżeli część z tych zjawisk nie jest już sklasyfikowana jako zaburzenia, no to niewątpliwie mają one taki subwersyjny i wrogi rodzinie charakter. Tutaj mamy, pojawia nam się w pewnym sensie w parlamencie siła, która reprezentuje taki nowy rodzaj liberalnego mieszczaństwa, które ma to poczucie, że musi dogonić Zachód, ma to poczucie, że potrzebna jest Polsce kseromodernizacja w stylu państw takich jak państwa skandynawskie, jak Francja, Niemcy czy Hiszpania. Niewątpliwie trzeba się będzie tej sile przyglądać, ponieważ ona jest de facto najbardziej niebezpieczną grupą w naszym parlamencie. Myślę, że na ten temat można by nakręcić i myślę, że nakręcę pewien osobny filmik, gdzie chciałbym się zastanowić nad tym, co po tej kadencji, jaka będzie przyszłość poszczególnych ugrupowań. Także teraz możemy się spodziewać, że PiS utworzy prawdopodobnie większościowy rząd na czele z premierem Morawieckim. Tutaj nie będzie żadnych zmian. Prawdopodobnie będą zmiany na niektórych stanowiskach ministerialnych, ale wydaje się, że sprawa jest już rozstrzygnięta. Pewną ciekawym wynikiem jest wynik
w Senacie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma absolutnej większości, znaczy nie uzyskało 50 czy więcej mandatów. Tutaj w podwarszawskich okręgach wyborczych PiS podniósł porażki, które ostatecznie sprawią, że będzie miał, no można powiedzieć, mniejszość. Tak? No oczywiście będzie najmocniejszą grupą w Senacie, jednak nie będzie mógł administracyjnie przegłosowywać wszystkich poprawek i wszystkich spraw. Niemniej nie zmienia to właściwie wiele, ponieważ Senat ostatecznie zawsze może być przegłosowany przez Sejm i to tylko będzie nieco wydłużało pewne procedury pracy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem można powiedzieć, że wygrali ci, którzy docenili pewien rodzaj rekonstrukcji myślenia o polskiej zamożności, o polskiej transformacji. Wygrali ci, którzy uznali, że wreszcie Polakom się należała renta transformacyjna, renta od rozwoju, który się w Polsce dokonywał i że dość już jest polityki, w której biedni muszą zaciskać pasa, a bogaci się bogacą, tak jak mniej więcej to było przedstawione i w czym zresztą jest dużo prawdy. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim małym buntem katolickim w postaci głosowania na Konfederację, z powrotem radykalnie niebezpiecznych komunistów do parlamentu, no i z gnięciem Koalicji Obywatelskiej plus jak zawsze stabilną sytuacją PSL-u, który o dziwo razem z Kukizem się wzmocnił. Kolejne komentarze już niedługo. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcecie wesprzeć mojego vloga, w opisie znajdziecie też potrzebne do tego informacje. Teraz przed nami gorący czas, na pewno w polityce będę wpuszczał kolejne komentarze odnośnie rozmaitych aspektów tego, co się będzie działo z polskim Sejmem, a potem kształtowaniem się nowego rządu.